Witamy na kolejnym salonie samochodów w Genewie. Jakie nowości przygotowali importerzy i producenci w tym roku? Jest trochę tego. Przede wszystkim dominują samochody małe, ale nie będę tutaj Wam opowiadał, tylko chodźcie, będę Waszym przewodnikiem. Nazywam się Juliusz Szalek i zapraszam na spacer po 84. salonie samochodów w Genewie. Idziemy. Pierwsze stoisko to oczywiście Toyota. Odwiedzamy Toyotę dlatego, że Toyota pokazała nowe Aygo. Samochód, który generalnie znajduje w Polsce gdzieś 2000-2500 nabywców, a wygląda tak. Ta sama płyta podłogowa, ale zdecydowanie nowy kształt nadwozia, zupełnie nowe nadwozie. Wejdę sobie do środka, bo po to są targi, żeby tu właśnie takie samochody oglądać. Dlaczego tak mało klientów znajduje się na ten samochód? Ano dlatego, że nie jest to wcale tanie auto, a jednocześnie bardzo małe. Wymyślone po to, żeby poruszać się w mieście. No ale cóż, pamiętacie trojaczki. Toyota jest jednym z trojaczków, czyli wspólnym samochodem z Citroenem i z Peugeotem. Mniej więcej premiera odbywa się w jednym czasie. No i producenci muszą liczyć teraz na swoich klientów. Auto wygląda tak samo, dokładnie w tych trzech markach. Różnice są stylistyczne tak naprawdę. Różnią się kolorami, ale deska rozdzielcza, cały środek i nadwozie jest dokładnie takie same. Jak widzicie, konkurencja dla tego auta to oczywiście trojaczki niemieckie, czyli Seat Mii, Skoda i Volkswagen Up. Miejsca jest tutaj całkiem sporo i przede wszystkim duża zmiana. Zmiana, którą widać tutaj. Bagażnik większy o 29 litrów. No, przyznacie, że jak na auto miejskie, miejsca całkiem sporo. Toyota przygotowała jeszcze jedną niespodziankę. Jeśli kupicie taki samochód w pakiecie, możecie sobie kupić pakiet stylizacyjny. Czyli na przykład kupujemy samochód, po roku stwierdzamy, że znudził nam się wygląd tego samochodu. Jedziemy do salonu, zmieniają nam różne elementy. Jest inny kolor, inne dodatki, no i tak naprawdę jeździmy nieco innym samochodem. Ale idziemy dalej, bo Toyota tylko Aygo pokazała. Teraz zaprowadzę Was do drugiego stoiska, do Fiata. Idziemy po to kawałek. Do Fiata mamy kawałek, ale zobaczcie to. To jest Lexus, który naprawdę robi wrażenie. Takie auto może wystartować w serii GT3. I zbudowane jest na bazie seryjnego samochodu, który zaraz na pewno też tutaj zobaczycie, bo gdzieś tutaj stoi. Tak wygląda samochód w zasadzie w najsłabszej wersji. Chodźcie tutaj, spójrzcie tu. RCF to jest wersja usportowiona, a to białe perłowe cudo, które przed chwilą widzieliście, to właśnie wersja GT3. Idziemy dalej do Fiata. Czy Fiat ma co sprzedawać? No zastanówmy się. Jest oczywiście nieśmiertelna 500, jest 500L, jest coś takiego. To jest jeszcze bardziej wydłużona 500L i to naprawdę, tak naprawdę koniec, jeśli chodzi o nowości Fiata. Dlatego szybko przejdziemy stoisko Fiata i pójdziemy do Jeepa. Tam czeka na nas wiele nowości. No i tutaj zatrzymamy się trochę na dłuższą chwilę. Dla poprawności powiem tylko, że oczywiście na stoisku Fiata jest jeszcze Fremont w wersji Cross. Auto niewiele różni się od zwyczajnej wersji, jest trochę bardziej uterenowione, dlatego nie pokazaliśmy Wam tego auta, żeby szybko przyjść na stoisko Jeepa. A tutaj pierwsza nowość, proszę bardzo. Czy to jeszcze wygląda jak Jeep? Producent twierdzi, że tak. Ale osobiście przyznam się Wam, że wygląda to jak bardziej napompowana i ubrana panda. Jeep Renegade powstał na zupełnie nowej płycie podłogowej. Ma dość małe silniki, bo to jest 1.6, a nawet 1.4. Napęd oczywiście może być na 4 koła. No i co tu dużo mówić, jest naprawdę bardzo, bardzo kwadratowy i bardzo plastikowy. Na wstępie powiem, że nie wypowiadam się co do tego, czy ten samochód jest ładny, czy brzydki. Zobaczcie sami, czy taka stylizacja Wam się podoba. Delikatnie tutaj wyprosiliśmy Panią, ale tak to jest, że wsiąść do nowych samochodów chce naprawdę wiele osób.
Fotel wędruje oczywiście do tyłu i wsiadamy. Na szczęście w środku nie widać tego paskudnego przodu. Miejsca oczywiście jest całkiem sporo. Za mną widzicie pasażer jeszcze sobie wsiadł też wygodnie. Wnętrze, no te materiały przyzwyczaił nas świat do tego, że w samochodach amerykańskich, w Jeepie, w Chevrolecie, w Chryslerze, przepraszam, poprawiły się te wnętrza. No ale przyznajcie sami, czy to auto naprawdę może się podobać? Idziemy dalej. Zawsze mówimy, że targi w Genewie są fajne dlatego, bo są małe, ale widzicie, że te odległości wcale nie są takie bardzo kompaktowe. Żeby przejść z pierwszego poziomu na drugi, trzeba się nieźle nachodzić. No ale i tak, biorąc pod uwagę, że jesteśmy tutaj dwa dni, to trochę kilometrów zrobimy. Jesteśmy teraz na stoisku Forda i tutaj nowością jest Ford Mustang. Ford pokazał od razu wersję coupé i wersję cabrio. Tak to auto wygląda. Niestety nie możemy do tych samochodów wsiąść. Można je sobie pooglądać z zewnątrz. Pod maską oczywiście 5-litrowy silnik. Napęd na tylne koła. No, czyli typowo amerykańska motoryzacja przyjechała do Europy. Kiedy auto będzie u nas dostępne? No, jak na razie Ford jest ostrożny w tych opiniach. Miał być już w przyszłym roku, ale kto to wie? Tak naprawdę przekonamy się, jak zobaczymy auto w cennikach. Chińsko-izraelski koncern produkuje samochody o nazwie Koros. Ten 3 Hatch to jest nowość tego koncernu. W zeszłym roku debiutował w ogóle w świecie motoryzacji ten koncern. Był gdzieś takim małym stoiskiem, schowany nie wiadomo gdzie. A teraz proszę, między Rolls-Royce'em i Maserati. A co, jak wejście, to od razu ostre. Jeśli spodziewaliście się, że ten samochód będzie śmierdział trampkami w środku, nic z tych rzeczy. To już dawno te czasy minęły, kiedy chińskie samochody, które wchodzą na europejski rynek, czy koreańskie samochody, właśnie tak pachniały. Teraz te materiały są całkiem niezłej jakości. Oczywiście nie wiemy, jak ten samochód będzie się spisywał podczas jazdy, ale biorąc pod uwagę to, jak wygląda wnętrze tego samochodu, można być dobrej myśli.